rozpoczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie, zarówno tych z Państwa, którzy tutaj do nas przyjechali bądź przyszli, jak i tych z Państwa, którzy do nas dołączyli online. Ta dzisiejsza konferencja w jakimś tam zakresie stanowi podsumowanie, ale też kontynuację czterech seminariów, które organizowaliśmy tutaj od lutego. Te cztery seminaria były poświęcone różnym problemom związanym z Trybunałem Konstytucyjnym w ogóle, ale także właśnie z problemem związanym z naszym Trybunałem Konstytucyjnym. Przypomnę, że rozmawialiśmy na temat skutków orzeczeń Trybunału wydanych z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania. Rozmawialiśmy również na temat sposobu powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na temat zasad egzekwowania odpowiedzialności dyscyplinarnej. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat procedury kontroli konstytucyjności prawa, jej mankamentów, ewentualnych możliwości udoskonalenia. Ale takim przewodnim, myślę, tematem tej dzisiejszej konferencji to jest właśnie ten temat, który jest w tytule, co dalej z kontrolą konstytucyjności prawa w Polsce. Jak wiemy, w państwie demokratycznym, praworządnym, kontrola konstytucyjności prawa musi istnieć. Oczywiście ona nie, i to pokazują doświadczenia państw nie tylko europejskich, także pozaeuropejskich, że nie musi być realizowana przez Sąd Konstytucyjny, przez Trybunał Konstytucyjny. Wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest trwałym elementem naszego porządku prawnego, że dobrze funkcjonował i w zasadzie z Trybunału byliśmy dumni, stąd też doszliśmy do wniosku, że warto o tej reformie Trybunału Konstytucyjnego mówić, chociaż oczywiście przyszłość nie jest pewna. Ta dzisiejsza konferencja będzie składała się z trzech paneli. Pierwszy panel będzie takim trochę spojrzeniem wstecz i takim trochę spojrzeniem pewnie na sam model kontroli konstytucyjności prawa, jakie mankamenty pojawiały się nie tylko po tym roku 2015, ale również wcześniej. W tym drugim panelu chcielibyśmy porozmawiać na temat projektu, wokół którego też organizowaliśmy wcześniejsze seminaria, projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zależało nam na tym, żeby ta nasza dyskusja była konstruktywna, dlatego też te wcześniejsze cztery seminaria organizowaliśmy wokół dwóch projektów, jak Państwo pamiętają, projektów przygotowanych przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Dzień dobry, Pani Profesor. Mianowicie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Myślę, że te projekty może dają jakieś takie światełko w tunelu, pozwalające z jakąś nadzieją, powiedzmy, patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, i temu też będzie właśnie poświęcony drugi panel. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci panel, na tym panelu chcielibyśmy rozmawiać na temat ewentualnych rozwiązań alternatywnych, być może na temat roli sądów, w jakim zakresie sądy w Polsce mogą pełnić funkcję sądów konstytucyjnych. Także jeszcze raz serdecznie Państwa witam, życzę nam wszystkim udanej dyskusji i zapraszam Pana Profesora Piotra Tuleję, współgospodarza dzisiejszego wydarzenia, do podjęcia funkcji moderatora. Dzień dobry Państwu. Ponieważ mamy dosyć napięty program i tematów, które zamierzamy poruszyć, jest bardzo dużo, więc ja bez zbędnych wstępów zaproszę uczestników tego pierwszego panelu, panią profesor Ewę Łętowską. Panią profesor. Tu może. Panią profesor Sławomirę Bronkowską. Myślę, że tu było pani profesor najlepiej wykazać w kamerze. To może po cieszy będziemy zmieniali w zależności, jak będzie. Nie muszą nas oglądać. I pana profesora Andrzeja Mocińskiego. Może tu panie profesorze. Nie muszę być widoczny, bo państwo musimy dyskutować. Pan też ma coś na początku. Tak, się pan zmieścił. Tak, będziemy się jakoś przesunąć. Będziemy się zmieniali po prostu w miarę oracji.
bo inaczej się nie da. Ja myślę, że nie muszę jakichś robić długich wstępów, żeby przedstawiać wszystkich Państwa, uczestników panelu, bo są doskonale nam znani. Wszyscy Państwo byli sędziami Trybunału Konstytucyjnego, teraz są sędziami Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pisali, mówili, wypowiadali się wielokrotnie na temat Trybunału Konstytucyjnego, również poza swoją działalnością orzeczniczą, więc bardzo się cieszę, że uda nam się w takim gronie podyskutować o tym, jak wyglądało występowanie przed Trybunałem, jak wyglądała działalność Trybunału Konstytucyjnego w taki merytoryczny sposób, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć jakieś wnioski i teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Więc nie przedłużając, ja zarysuję tylko ramy tej dyskusji, ponieważ dyskutowanie o procedurze postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w 1,5 godziny jest zadaniem dosyć trudnym, w szczególności jeżeli byśmy chcieli poruszyć wszystkie istotne kwestie. Tego się pewnie zrobić nie da, więc chodziłoby o to, żeby skupić się na tych kwestiach najważniejszych, też takich, które są istotne z punktu widzenia przyszłej dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym. Ja w związku z tym zarysuję tylko ramy tej dyskusji, a Państwo uczestnicy panelu będą mówić o tym, co uważają za najważniejsze w tych ramach. Rozpoczynając, powiem tak, że jak jechałem dzisiaj rano tutaj na uniwersytet, to się zastanawiałem nad w ogóle sensownością tej dyskusji, biorąc pod uwagę, jak procedowana jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Parabela, jak uchwalono wczoraj przepisy, które w zasadzie ustawą nie są. Zostały uchwalone przez Sejm, ale powiedzmy sobie szczerze, one nie są ustawą w żadnym znanym mi określeniu tym, czym jest ustawa. Ale z drugiej strony przypomniały mi się opowieści różne moich starszych kolegów, którzy opowiadali o funkcjonowaniu Społecznej Rady Legislacyjnej, między innymi taka opowieść profesora Waltosia, profesora Cola, którzy opowiadali o tym, jak Rada obradowała 12 grudnia 1981 roku, skończyła swoje obrady w klubie pod Gruszką, w klubie dziennikarskim. I tak sobie pomyślałem, że trzeba mieć jednak dłuższą perspektywę, że to się wszystko może bardzo, my nie wiemy, jak się ta cała historia potoczy, ale my jako prawnicy możemy tylko zrobić jedno, możemy po prostu zastanawiać się nad tym, jak prawo ma wyglądać, bo jeżeli tego punktu odniesienia w ogóle nie będzie, to w zasadzie trudno w ogóle jakąkolwiek działalność prawniczą prowadzić. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja ma jednak sens i to sens taki, przynajmniej w tym pierwszym panelu, oderwany od tego, co się wczoraj zdarzyło w Sejmie, oderwany w tym sensie, że nie będziemy tego wprost komentować. Jeżeli chodzi o sposób dyskutowania, to dla nas ramą jest obowiązująca konstytucja. Słowo mankamenty ja traktuję tak, trochę można powiedzieć, bardziej opisowo, bo tu nie chodzi o same mankamenty, tylko raczej chodzi o to, żeby się zastanowić, jakie problemy występowały w działalności Trybunału Konstytucyjnego z punktu widzenia procedury, którą on się zajmuje. Pytanie jest takie, czy te problemy przede wszystkim są zakotwiczone w samej konstytucji, czy one są zakotwiczone w ustawie i w praktyce działania Trybunału Konstytucyjnego, czy były zakotwiczone. I my oczywiście przyjmujemy konstytucję jako podstawę naszych rozważań, ale też pewnie nie będziemy tutaj abstrahować od tych wad konstytucyjnych. Kiedyś, jak się zastanawiałem i teoretycznie, i praktycznie nad procedurą, nad tym, jak powinna wyglądać taka optymalna procedura sądu konstytucyjnego, to doszedłem do takiego wniosku, nie wiem, czy on jest prawidłowy, to Państwo mnie tutaj za chwilę zweryfikują, że tak naprawdę są takie dwa podstawowe wektory, które wyznaczają dyskusję i potem praktyczną realizację założeń proceduralnych. Z jednej strony to jest takie założenie, które zakłada, że Trybunał czy Sąd Konstytucyjny nie powinien działać z urzędu. To jest wielokrotnie opisywane i wskazuje się przede wszystkim na to, że biorąc pod uwagę zakres władzy w państwie, jaką posiada prawidłowo funkcjonujący Sąd Konstytucyjny, który może kontrolować w niektórych systemach praktycznie wszystkie organy władzy publicznej, ten brak działania z urzędu jest takim istotnym hamulcem na gruncie zasady podziału władzy. Ale z drugiej strony żąda się od Sądu Konstytucyjnego, żeby prawidłowo definiował w
te najważniejsze problemy konstytucyjne i prawidłowo je rozstrzygał. I to wielokrotnie właśnie w tej procedurze, w tych różnych instytucjach proceduralnych staje się problematyczne. Jak to pogodzić ze sobą, żeby nie być takim, powiedzmy sobie, aktywistycznym sądem konstytucyjnym, który mógłby prowadzić wątpliwości z punktu widzenia podziału władzy, ale z drugiej strony, żeby ten sąd konstytucyjny nie zasłaniał się różnymi trikami proceduralnymi i mówił, że on takiego czy innego problemu konstytucyjnego rozstrzygnąć nie może, bo właśnie procedura mu na to nie pozwala. Tu pojawia się bardzo wiele kwestii. Jeżeli chodzi o te problemy, o których my dzisiaj będziemy mówić, to wydaje mi się tak wstępnie, że te problemy wynikają też z takiego napięcia właśnie, które i oczekiwań od Sądu Konstytucyjnego, żeby z jednej strony działał w oparciu na podstawie i granicach prawa, ale z drugiej strony przede wszystkim chronił konstytucyjną akcję. Jak mówię, wiele z tych kwestii, o których będziemy mówić, wynika z brzmienia konstytucji, z brzmienia ustaw, ale wiele też pewnie wynika z samej praktyki trybunalskiej. Nie sposób tutaj w tej chwili na wstępie zarysować wszystkich zagadnień proceduralnych, o których warto byłoby powiedzieć, ale wydaje mi się, że warto byłoby na pewno poruszać się w następujących granicach. Po pierwsze zastanowić się nad przedmiotem kontroli. Co tak naprawdę kontroluje Trybunał Konstytucyjny? To zwróćcie Państwo uwagę, że Konstytucja tego nie definiuje. Konstytucja ani w artykule 188, ani 191 nie mówi, czym tak naprawdę zajmuje się Trybunał, jeżeli chodzi o kontrolę konstytucji. Więc przedmiot jest dyskusyjny. W związku z tym dyskusyjne jeszcze jest zasady dostępu do Trybunału Konstytucyjnego. Znana nam dyskusja o kształcie skargi konstytucyjnej, o przesłance funkcjonalnej, jeżeli chodzi o sądy, o rolach procesowych, jakie powinni odgrywać poszczególni uczestnicy postępowania, na przykład kto ma reprezentować władzę polityczną przed Trybunałem Konstytucyjnym w sytuacji, kiedy zakładamy, że nie powinien robić tego prokurator, który powinien być oddzielony od ministra sprawiedliwości. Jaką rolę mają na przykład pełnić ci przyjaciele Trybunału Konstytucyjnego, którzy się przed tym Trybunałem pojawiali, zresztą na różne sposoby i sam Trybunał różnie też ich traktował. Jak powinno być zorganizowane postępowanie rozpoznawcze? No, ja pamiętam sędziów sądów powszechnych, którzy ze mną rozmawiali i takie wyrażali trochę zaskoczenie. No jak ta rozprawa przed tym Trybunałem wygląda, skoro po kilkunastu czy kilku godzinach debaty Trybunał na godzinę wychodzi na naradę, za godzinę, to nie zawsze tak było, ale tak się zdarzało, wraca z uzasadnieniem 40-stronicowym, które odczytuje, więc czemu ma służyć rozprawa? No i wreszcie, jak ma wyglądać, czy powinno wyglądać, jak wyglądało samo wyrokowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Wydaje mi się, że to jest taka rama naszej dyskusji, w której mieści się bardzo wiele też zagadnień szczegółowych i chciałbym, żeby Państwo się właśnie podzielili własnymi doświadczeniami, obserwacjami, bo wszyscy Państwo je macie, to wiem, i powiedzieli, co Waszym zdaniem w tej procedurze było problematyczne i co ewentualnie wymagałoby jakiejś refleksji na przyszłość. Zaczniemy może od zasady skargowości chyba, Pani Profesor, patrzę na Panią Profesor Błędowską, bo ta zasada i w teorii, i w praktyce budzi chyba najwięcej wątpliwości i też trudno jest niejednokrotnie przełożyć ustalenia dotyczące zasady skargowości, które są przydzielone na gruncie procedur. A Pani Profesor, jako osoba, która aplikowała tą zasadę w procedurach sądowych i w Trybunale, i w teorii, więc myślę, że od procedur możemy, od zasady skargowości możemy zacząć refleksję o procedurze. Mam grać, tak. Dobrze. Przede wszystkim dziękuję Państwu za zaproszenie. Postaram się być zwięzła i dlatego przepraszam za to, taki magisterialny sposób prezentacji, ale po prostu i przepisów tu się nie da zrobić i całości wywodu, więc raczej prezentuję pewne tezy, a no uzasadnienie no to może jakoś gdzie indziej albo inaczej. Otóż tak jak Pan Przewodniczący zaznaczył taką ramę, w ramach której można o tym wszystkim mówić, tak widzę swoją rolę, ponieważ nie tylko występuję jako profesjonalny znawca prawa, cokolwiek by to miało znaczyć, ale również dawniej orzekający sędzia. Dla mnie ta koincydencja tego, za co odpowiada przedmiot, a za co odpowiada praktyka, jest uderzające. W związku z czym, przepraszam bardzo, ale mam aparat słuchowy, który mi w tej chwili sygnalizuje, że mam telefon. Ja muszę to odrzucić. Zaraz.
bo to niestety nie pomaga wyciszenie, tylko pomaga fizyczne odwalenie. Już. Inaczej nie można. To jest połączone. Otóż, proszę Państwa, dla mnie tą ramą jest pewna zasada, którą zresztą przed laty sformułowałam w ogóle w odniesieniu do działalności sądu. Sąd to są ludzie i to bardzo dobrze widać, in dubio contra judicia activitat. Każdy sąd dąży do tego, żeby się jak najmniej narobić. To oczywiście sprzyja formalizmowi i takiemu, ja bym powiedziała, sytuacyjnemu wykorzystywaniu okazji, żeby uniknąć tego, co trudne i iść takim najbardziej niskim lotem. Ja nie chcę powiedzieć, że akurat się zawsze ale to zjawisko jest wyraźnie dostrzegalne w jego działaniu. I drugie ekstremum to jest pewna hipokryzja, dlatego że tego rodzaju zachowania wcale nie są demonstrowane oficjalnie, tylko są ukrywane starannie pod jakimiś, no prawda, maskującymi zabiegami. I ten zabieg się nazywa, odmieniana na wszelkie możliwe sposoby, zasada falsa demonstratio non nocet. Dlatego, że teraz uzasadnienie tej tezy, że tak rzeczywiście jest. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nigdy się nie doczekało przyzwoitej analizy z punktu widzenia właśnie tego rodzaju zjawiska. Co znaczy właściwie tak naprawdę na podstawie orzecznictwa zasada falsa demonstratio. Ona była powoływana sytuacyjnie w różnych, jest oczywiście bardzo ogromne, jest ogromne orzecznictwo na ten temat, tam co takim orzeczeniu się pojawia, przy rekonstrukcji wniosku albo skargi, przy rekonstrukcji pytania w uzasadnieniach i tak dalej. Ale nie byłoby źle, jakby na to ktoś spojrzał po prostu, tylko że w tej chwili to już raczej chyba historia, prawda, spojrzeć, co to tak naprawdę znaczy. Więc i to jest taka pierwsza, moje spostrzeżenie, no jest po prostu no, wynikające, pan się odwołał do długoletniej pracy. Ja mam staż blisko 60 i to w różnych miejscach, profesjach i to ten taki race to bottom z tego punktu widzenia jest wyraźny. Dlatego, jeżeli mówię o zasadzie skargowości, to muszę powiedzieć, mi jest straszliwie trudno odróżnić to, co wynika z przepisów istnieje obowiązującej konstytucji i to, co wynika z prawa. Natomiast wiem jedno. Zasada falsa demonstracją, przed której ekscesem ostrzegali, to ostrzegali różni. Garnicki ostrzegał w swoim czasie, czyli Posochacki, Trzaskowski, Laskowska, Zadurski, w różnych źródłach, w różnych miejscach. Rzeczywiście wykładnia poszła w tym kierunku, w kierunku ekscesu. I w związku z tym brak było kultywowanego, ja bym powiedziała, takim no, zamierzonym działaniem podejścia do, ja bym powiedziała, skrzynki narzędziowej, którą operuje Trybunał Konstytucyjny, żeby powiedzmy było coś w rodzaju, nie wiem, biblioteki, czy jakby tu powiedzieć, no, zasobu, do którego w rozumny, przemyślany sposób Trybunał się odwołuje. To dotyczyło zresztą nie tylko falsa demonstracji, ale na przykład praktyki odwoływania się do stałej, powtarzalnej, powszechnej praktyki sądowej, która też no, wtedy, jeżeli ukształtowała normę w jakiś sposób, no to uważało się, że Trybunał może kontrolować. Tyle tylko, że to znów, to było raczej przedmiotem działań ad hoc. Jeżeli akurat sprawozdawca lub przewodniczący miał taką wolę, no to pytał, a jeżeli nie miał woli i chciał pójść płasko, no to nie pytał. I niestety tego właśnie podejścia narzędziowego wyraźnie zabrakło w praktyce Trybunału, co zresztą fatalnie się zemściło później w okresie kryzysu. I to jest taka zasada generalna. Teraz co do samej zasady. Moim zdaniem grzechem głównym jest również to, bo to nie jest rozeznane w praktyce, że zasada skargowości, to znaczy tego, czego należy wymagać od wniosku, skargi lub pytania, na etapie rozpoznania i orzekania w niedostateczny sposób różnicowała podejście w zależności od tego, czy było, mieliśmy do czynienia z kontrolą abstrakcyjną czy konkretną, a jeszcze w ramach kontroli abstrakcyjnej to z sygnałami K. Ja dam Państwu tylko drobny przykład.
Jeżeli my mamy do czynienia z kontrolą prewencyjną, to moim zdaniem, ja zawsze broniłam tego poglądu, należy stosować wykładnię wrogą tekstowi zaprezentowanego materiału. Po co? Po to, żeby uchronić i dyskurs, i system prawny od wejścia w życie aktu normatywnego, który budzi uzasadnione wątpliwości, że praktyka się ukształtuje badanie. Na co zawsze spotykałam się z repliką, że przecież nie można zakładać złej wiary uczestników obrotu i że my przede wszystkim orzekając nigdy nie zetknęliśmy się jeszcze do tej pory z praktyką, no więc to też takie gdybanie. Ja przyznam, że znów literatura zagraniczna dostarcza przykładów tego rodzaju zróżnicowania podejścia i mnie się wydaje, że to jest ogromna szkoda, że na ten temat dyskusja w ogóle nigdy właściwie się też jakoś nie rozwinęła. I z kolei, jeżeli chodzi o kwestie skargi konstytucyjnej i pytań prawnych, no i tutaj jest całe morze problemów. Dlatego, że przede wszystkim ta kwestia przy skardze konstytucyjnej, że przedmiotem kontroli jest norma, a nie konkretny przepis, w związku z tym stała, powtarzalna, ukształtowana praktyka daje podstawy do przypuszczenia, że norma jest właśnie taka, jak się ukształtowała. To dało, oczywiście było zarzewiem sporów pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym, bo proszę Państwa, jeżeli mamy oś poziomą i oś pionową, to na miejscu przecięcia, w punkcie przecięcia jest punkt, który należy na obu osi. I w związku z tym, zarówno na osi, którą wypełnia swoim działaniem sądy wypełniają, jak i wypełnia Trybunał. Tylko, że jeżeli byłaby jakaś współpraca albo przynajmniej brak, ja bym powiedziała, takiej magisterialnej krytyki, to by może to do czegoś doprowadziło. Niestety nie doprowadziło i moim zdaniem w tej chwili, oczywiście, że nie możemy dyskutować o tym, co się dzieje, ale gdyby była w tym zakresie jakaś rozumniejsza, moim zdaniem, polityka, to by wtedy doprowadziło do wypracowania jakichś zasad, które nie zostawiłyby sądów, które w tej chwili usiłują ratować się rozproszoną kontrolą konstytucyjności, w gruncie rzeczy w warunkach pustki narzędziowej i niedoświadczenia. Dlatego, że to po prostu za to się płaci w tej chwili. No, więc w związku z tym, no, ponieważ ten mój temat mankamenty dotychczasowej procedury kontroli, no to to jest mankament dotychczasowej kontroli, procedury akurat tego typu rzeczy. A tu mam o tyle czyste sumienie, że akurat jako liczna razem z profesorem Panaszakiem byliśmy akurat zwolennikami innej tezy niż ta, która była powszechnie w swoim czasie prezentowana, od której w tej chwili mamy dosyć radykalne odejście. Trochę z konieczności, a trochę pewnie z przekonania. I teraz tak, więc robię, więc przy skardze konstytucyjnej ten problem to poprawiony. To trochę poprawiony. Ale znów poprawiono nie całkiem konsekwentnie. Ja do tego jeszcze może przejdę. Dlatego, że na przykład w artykule 68 ustęp 2 punkt 1 społecznego projektu, kiedy jest mowa o załącznikach, no to znowu się mówi nie o normie, tylko o przepisie. Czyli to mówiąc, niby poprawiono, ale nie co. 68 ustęp 2 punkt 1. Odesłanie do ustępu 1. Tam jest ten błąd. Bo w 68 ustęp 1 punkt 1 mówi się wprawdzie o normie, ale tam dalej jest zimno. Dalej, jest problem na przykład też nierozpoznany, będzie czy pytanie, czy to powinno być w ustawie. Moim zdaniem nie, ale co się dzieje, jeżeli na przykład no, już następczo powstają różnego rodzaju problemy, na przykład związane ze śmiercią strony, związane ze wstąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma trochę, może mieć inny pogląd na temat. I tutaj wrócę do tej myśli, którą zarysował pan profesor Kuleja. Mianowicie, że jeżeli my traktujemy kontrolę konstytucyjności w dwojaki sposób, jako czynnik oczyszczenia systemu, jednocześnie drugi czynnik,
czynnik dialogu pomiędzy aktorami życia prawnego. I to dialog, który dla mnie jest niezwykle istotny, bo to jest dialog legitymizujący. Nie działanie w oderwaniu dogmat, która się kształtuje gdzieś na poziomie orzekania daleko i oderwana, tylko społeczne poparcie. O tym, co znaczy brak legitymizacji i społecznego poparcia, my się w tej chwili boleśnie przekonujemy na fali działań kryzysowych, z którymi się stykamy. Co to znaczy, jeżeli następuje to oderwanie? Bo gdyby ten dialog był, to jest właśnie kwestia uzasadnień, to jest kwestia amicus curiae, to jest kwestia tłumaczenia, to jest kwestia różnego rodzaju. I to jest kwestia wyjścia naprzeciw wnioskodawcy przez skargę w momencie, kiedy on w nieporadny sposób tę skargę konstruuje. No to teraz, jeżeli będziemy wychodzili z założenia, jeżeli nieporadnie skonstruował, no to my się skoncentrujemy na tym, żeby mieć mniej roboty. Spylandum est. To będzie spylandum est i będzie strata na legitymizacji. W tej chwili płacą za to straszliwy trybut, za to stanowisko, płacą sądy powszechne w zakresie swoich działań. Za spylandum est. Pytanie, byłoby nieźle, gdyby Trybunał Konstytucyjny tego trybutu nie musiał płacić. Dobrze, stała powtarzana. Pytania. To jest dopiero rzeka, temat rzeka. Dlatego, że w artykule, znowu w projekcie, w 79 ustęp 2 projektu przewidziano, że w momencie, Trybunał Konstytucyjny, kontrolując konstytucyjność problemu kryjącego się pod pytaniem sądu, jeżeli wniosek, pytanie prawne lub skarga konstytucyjna zawiera zarzut zmieniający do zakreślenia zakresowej niezgodności z konstytucją, bo to jest sytuacja taka, w której się zazwyczaj krzyżuje niekonstytucyjność wynikająca z praktyki całej normy, Trybunał zwraca się do sądu o informację, o której mowa w ustępie pierwszym. Więc to jest naprawiona, ten błąd, który wynikał z niewłaściwej praktyki, którą krytykowałam. Więc w tym zakresie mamy do czynienia z wyjściem naprzeciw temu rodzaju, poprawiono ten błąd. Myślę, że przy pytaniu prawnym dopiero tutaj w tym zakresie mamy mnóstwo problemów i te problemy nie mogą być chyba rozwiązane na poziomie, bo to by trzeba było bardzo dużo regulować w samym projekcie ustawy, ale na przykład tempus legit actum, która zasada, która rządzi orzekaniem sądów administracyjnych. No dobrze, to jeżeli tempus legit actum, a orzeczenie Trybunału o niekonstytucyjności, no to jak to przeczytać? Trybunał sobie oczywiście poradził w ten sposób, że skonstruowało pojęcie supernormy intertemporalnej, zakładający, że jeżeli wobec tego sąd administracyjny zadał pytanie, to wie, co robi i wobec tego zamierza odejść od zasady tempus legit actum, jak dostanie odpowiedź na pytanie. Ale dlaczego w ogóle mówię o takiej szczegółowej sprawie? Dlatego, żeby uczulić państwa w tej chwili tylko sygnalizacji, że orzekanie w Trybunale Konstytucyjnym, kontrola konstytucyjna, w zależności od tego, z jakim źródłem inicjacji mamy do czynienia, musi być i jest zróżnicowana. Na przykład praktyka łączenia spraw do rozpoznania o sygnaturze K i P, co występowało wielokrotnie, jest po prostu błędna. Dlatego, że o co innego chodzi w tym dialogu inicjowanym pytaniem, a o co innego w pytaniu abstrakcyjnym. I różne konsekwencje teraz tego postępowania mogą rzutować na, czyli są kłopoty przy orzekaniu. W każdym razie to jest wniosek, który ja formułuję pod adresem właściwie audytorium, które jest na tej sali, to znaczy prawoznawców. Proszę państwa, ten problem jest po prostu w prawoznawstwie nierozpoznany. Jak dalece kontrola konstytucyjności w swoich szczegółach
i sposobie postępowania powinna być zróżnicowana w zależności od tego, z jakim typem kontroli mamy do czynienia i z jakim aktem inicjującym. Tak samo jak na przykład ciągle powtarzałam, ale tego nie poprawi się, przepraszam bardzo, bez zmiany konstytucji, więc tego wniosku no, nie mogę tutaj nijak zgłaszać. Przecież polska skarga konstytucyjna zakłada, że najpierw musimy mieć do czynienia z taką niezgodnością konstytucyjną, która uzasadnia wniosek o niekonstytucyjności prawnej podstawy orzekania, a jeszcze do tego wszystkiego musi przegrać, ktoś musi przegrać własną sprawę. Czyli następuje multiplikacja przesłanek. Proszę Państwa, tego rodzaju normowanie jest kontrproduktywne, dlatego że ono w społecznym odbiorze rodzi nieufność do samej kontroli konstytucyjności organów. Następuje oderwanie od tego, czego od człowiek idąc do Trybunału oczekuje. Nie chcę tutaj mnożyć jeszcze szczegółowych problemów, które tutaj natomiast chcę doprowadzić to do pewnego wniosku uogólniającego, mianowicie do problemu generalnie rzecz biorąc związania wzorca. Ta kwestia ukształtowała się po prostu na podstawie, jest w tej chwili też wyraźnie w artykule 46 projektu, jest wyraźnie powiedziane, zakres zaskarżenia i związania wzorca wiąże. Moim zdaniem to jest błąd. Po prostu błąd. Dlatego, że co to powoduje? To powoduje, że przy rozpoznaniu sprawy Trybunał się zastanawia nie tyle, czy rzeczywiście jest niekonstytucyjna. To nie ta, którą wskazano, no bo nieudolnie napisano. No i jesteśmy związani wzorcem i zaczynają się łamańce. Jakieś dzielenie na części, kawałki normy, konstruowanie lewą ręką do prawego ucha. Co to powoduje? Delegitymizację samego Trybunału, bo jak się później czyta te orzeczenia, no to one są nieprzekonywujące. No, raz w podobnych sytuacjach, sytuacyjnie, mamy do czynienia z takim rozstrzygnięciem i takim ukształtowaniem wyroku, a raz inaczej. To jest bardzo delegitymizująca praktyka. Poza tym to działa osłabiająco na, jakby to powiedzieć, wydolność intelektualną. Dlatego, że uniemożliwia ukształtowanie jakichś stabilnych poglądów na temat tego, co znaczy właściwie niekonstytucyjność w ramach poszczególnych wzorców. I dlatego, jeżeli ma się do czynienia z takim, orzecznictwo trybunalskie, jeżeli sprawia wrażenie rozchwiania, to właśnie z tej przyczyny, bo się orzeka nie tak, jakby się chciało i było się przekonanym, że trzeba orzec, tylko tak, jak się da na podstawie tego ukształtowanego wniosku, który jest wiążący. I powiadam, w tym zakresie niestety ten projekt powtarza błąd, na którym jeszcze urosła wadliwa interpretacja ścieśniająca dodatkowo, bo to jeszcze czasami urastało do rangi związania z zarzutem, sposobem jego sformułowania i różnymi innymi ograniczeniami, wszystko zgodnie in dubio contra judicia. Skargowość, grzechem jest skargowość uzasadniająca bierność argumentacyjną Trybunału. W związku z tym wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, gdybym miała wybierać i jakoś mówić o tym, tak podsumowując to, co Państwu chciałam przedstawić, to bym powiedziała w ten sposób. Po pierwsze, nie trzeba mieć złudzeń co do tego, że przeszłość była taka świetna. Dlatego, że ona była niestety motywowana tym właśnie tymi dwiema zasadami. Dubio contra judicia judicatem i jednocześnie pewna charakterystyka dla judicatem jest zawsze decyzja maskująca. Po drugie, warto byłoby wyciągnąć wnioski ze zróżnicowania źródła inicjacji. Czy to jest do zrobienia w formie zmian przepisów? Moim zdaniem nie. To jest wniosek, który ja kieruję pod adresem prawoznawcy. Dlatego, że to jest kwestia pewnej pracy nad dyskusją. Tak? W tej chwili mamy fatalne zresztą warunki do tego dyskusji. Dlatego, że
To, co mamy w tej chwili, to jest Doppelstadt. Mamy i nie ma co się łudzić. Ja zresztą akurat w początkach drogi zawodowej funkcjonowałam w takiej tego rodzaju sytuacji, no ale to nie był wniosek, który byłby szczególnie, jakby powiedzieć, motywujący do tego, żeby w realistyczny sposób oceniać jakieś wnioski optymalizacyjne. To moim zdaniem to zaważyło na przykład na tym, że bardzo chętnie teoria prawa uciekła w jakby wątek modeli. Konstruowanie modelu, model można skończyć. Natomiast czy to ma wpływ na praktykę? I taki wniosek już bardziej pozytywny, no poprawić to, co się jeszcze da w tym projekcie, gdy idzie o problem związania z obcym. No, to jest też taki wniosek praktyczny. Z tym, że znów, ja przyznam, że ja byłam ogromną zwolenniczką tego projektu kilka miesięcy. W tej chwili zaczynam się zastanawiać, dlatego że ten biegun legitymizacyjny, który zakładał powrót do rzeczy, powrót na ścieżkę cnoty, jest w tej chwili coraz bardziej problematyczny, dlatego że to trzeba byłoby zrobić na bazie tego, co istnieje. A to straciło kompletnie. Więc pytanie, może byśmy przynajmniej oszczędzili legitymizację naszą jako prawoznawcy. I to jest wniosek mojego wystąpienia. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, Pani Profesor. No wniosek, znaczy nie spodziewam się tu jakichś bardzo optymistycznych wniosków, natomiast na tle tego, co Pani Profesor powiedziała, wydaje mi się, że jest rzeczą, na którą się warto zastanawiać tak w ogóle, przynajmniej niezależnie już od kontekstu historycznego, na ile w przypadku takich sądów najwyższych czy trybunałów ich optymalny sposób funkcjonowania powinien zależeć od pewnych ogólnych zasad, które są dobrze rozumiane, wykładane przez same te sądy i doktrynę, a na ile jest możliwe, żeby to zrobić w jakichś szczegółowych przepisach, które miałyby zmusić Trybunał tego braku oportunizmu do tego, żeby on działał prawidłowo. Także to jest kwestia do dyskusji. Jeżeli chodzi o działanie z urzędu, to pamiętam, Trybunał był kiedyś wyposażony w taką kompetencję przed 97 rokiem. Raz wszczął postępowanie z urzędu, uznając, że sprawa jest naprawdę fundamentalna. No i niestety postępowanie zostało umorzone, nie udało się rozstrzygnąć. A wracając do tego, o czym myślę, że teraz będziemy rozmawiać, czyli przedmiotu orzekania, myślę, że z tymi wzorcami i przynajmniej jeżeli chodzi o przedmiot orzekania, to ta skargowość była tu bardzo rygorystycznie rozumiana z wzorcami. Chyba już pod koniec działania Trybunału było dużo lepiej, to znaczy bardziej elastycznie, ale ja sam pamiętam wielokrotnie, jak na przykład odczytywałem wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargowej albo w sprawie nawet pytań prawnych i patrzyłem się na tego skarżącego, który przeszedł przez dwie instancje administracyjne, dwie instancje na przykład sądów administracyjnych, patrzył się na mnie i on w ogóle nie wiedział, o czym ja do niego mówię, mówiąc, że artykuł ten w związku z artykułem takim i takim, w rozumieniu takim, w zakresie takim jest zgodny bądź niezgodny, albo nie jest niezgodny. No to pokazuje problem, że orzekanie o hierarchicznej zgodności norm nie zawsze jest tym samym, co orzekanie o ochronie praw człowieka. W związku z tym mam takie pytanie jeszcze raz do Pani Profesor Gronkowskiej. O czym Trybunał powinien orzekać i o czym tak naprawdę orzeka, jak patrzymy na naszą konstytucję? Najpierw podziękować organizatorom za zaproszenie do udziału i wyrazić podziw za ten cały cykl spotkań, który mi nas raczył już od długiego czasu. Do przedmiotu orzekania i do orzekania. Ja myślę, że Trybunał mimo wszystko, niezależnie od tych różnych formalności, które się pojawiają w orzeczeniach, orzeka jednak o treści norm wyrażonych w aktach normatywnych. I stąd się biorą kłopoty, że tę treść próbuje wyrazić za pomocą przepisów i najrozmaitszych jednostek redakcyjnych tekstu prawnego, pokazywać treść tych norm. Nie da się sformułować całej normy postępowania. Jest powiedzą, z jakiego ja się środowiska wywodzę, w związku z tym modelu myślenia o normie prawnej należałoby przyjąć, że ona jest pełna i jednoznaczna. Tak, oczywiście można myśleć teoretycznie i to jest bardzo pożyteczne,
ale takiej normy się formułować w praktyce nie da. W związku z czym trzeba ją w gruncie rzeczy czasami opisać w postaci tego, jakie są główne elementy jej treści. I to powinno być i we wniosku, i w pytaniu prawnym, które wpływa do Trybunału, ale także w odpowiedzi Trybunału na to zadanie, które mu zostało przedstawione do rozważenia. Ono wtedy staje się, jak mi się wydaje, możliwie komunikatywne. Ale daje to jeszcze inną, pewną, ogromną, wielką zaletę, nawet ciekawą, że nie jesteśmy związani z wskazanymi wzorcami. To znaczy, jeżeli pytają mnie, podając mi treść normy, której jest to treść kwestionowana i zrobione w zgodności z konstytucją, to ja mam pewną swobodę w dobieraniu tego, w jakich przepisach ta treść została wyrażona. Jestem w związku z tym związana z tym, żeby tę treść odczytywać wyłącznie albo ograniczać swoje odczytanie wyłącznie do wskazanego wzoru. W związku z tym mój pierwszy wniosek jest ta zdecydowana elastyczność w wskazywaniu wzorów kontroli. Natomiast wyraźna decyzja, nawet jednoznaczność wskazywaniu tej treści, która jest zdaniem wnioskodawcy czy pytającego niezgodna z konstytucją. Bo jak powiadam, kwestia przekładu normy na przepis i odwrotnie potem znowu przepisu na normę jest poniekąd kwestią techniczną, której można się naprawdę pomylić. To może się pomylić i pytający sąd i składający wniosek, więc nie do tego się powinna skargować. Teraz jeszcze, jeżeli od razu mogę do wypowiedzi pani profesor się ustosunkować. Ja podzielam całkowicie pogląd następujący. Nie da się idealnie sformułować przepisów proceduralnych, żeby one odpowiadały na wszystkie nasze wątpliwości. Muszą być pewne reguły kierunkowe, wskazujące w jaki sposób rozpatrywać sprawy poszczególnego typu. Ale jeśli jest pytanie prawne i sąd pyta, to najbardziej banalna kierunkowa zasada jest taka, że skoro pyta, to znaczy, że nie wiem, chce się dowiedzieć, tak? Potrzebuje odpowiedzi. Nawet jeżeli ta odpowiedź może być, zdaniem tego, co powiada, dosyć banalna. Ja miałam taką pewną skłonność, nie zawsze podzielaną przez wszystkich, że wydawało mi się, skoro wiem, to spróbuję odpowiedzieć. Nawet jeżeli wydawałoby się, że nie jest spełniona tak zwana przesłanka funkcjonalna, o której za chwilę pewnie też będziemy mówili. Prawda? To znaczy, krótko powiedziawszy, jeżeli nawet wydawało się, że w sposób dosyć oczywisty sąd poradziłby sobie z daną sprawą, a często wydawało mi się, że poradziłby sobie, mimo że to były problemy typu intertemporalnego, i sąd miał kłopoty tego rodzaju, to myślałam sobie, skoro potrafię to wywieźć, to nie będę rozpatrywać sprawy, ale w uzasadnieniu spróbuję podzielić się z sądem tą moją być może ułomną, ale wiedzą na temat tego, jak można byłoby sprawę rozpatrzyć. Może być, to jest trochę paternalistyczne, tak? A skończę to Trybunał, poucza sąd, jak można byłoby sprawę rozważyć. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjmiemy założenie do dobrej woli obydwu stron, to można powiedzieć o to, występuje określony dialog, prawda? Proponuje pewną drogę i być może ta droga zostanie zaakceptowana przez sądy orzekające w podobnych sprawach. W przypadku kontroli prewencyjnej zdecydowanie rzeczywiście surowa ocena. Surowa ocena. Czasami przecież rozpatrywaliśmy sprawy z właśnie kontroli prewencyjnej zupełnie banalnie. Wydawałoby się, masz szkolny przykład wykładni, o co tutaj pytać? Każdy sobie poradzi, prawda? Ale jednak po co wywoływać sytuację, w której to praktyka i doktryna musiałyby się poradzić z tym nieporadnym przepisem prawnym, który został poddany kontroli. A więc w tym przypadku rzeczywiście bezlitośnie. I myślę o takich bardzo, bardzo banalnych, proszę Państwa, kierunkowych zasadach, którymi powinien się sąd konstytucyjny kierować, rozpatrując sprawy określonego. A teraz do jeszcze jednej kwestii. Mianowicie dużo kłopotów w obecnictwie Trybunału sprawiały sprawy dotyczące kontroli nie hierarchicznej, kontroli norm, tylko tego, co nazywa się kontrolą kompetencji i procedury wydania aktu normatywnego. Wiązały się one, jak myślę, z tym, że uparcie trzymaliśmy się po pierwsze zasady skargowości i orzekania
granicach zaskarżenia, ale po drugie tego, że nie umieliśmy odejść od myślenia, że to jest kontrola zupełnie innego rodzaju. Poruszamy się w zupełnie innych porządkach prawnych wtedy, kiedy porównujemy treść normy wyższego rzędu z treścią normy wyższego rzędu i wtedy, kiedy porównujemy czynność prawną, jaką jest ustanowienie aktu, z regułami wskazującymi, w jaki sposób tej czynności należy dokonywać. To są przecież dwa różne ontologicznie zupełnie byty. I Trybunał miał w tym przypadku ogromne kłopoty z wskazywaniem wzorów. Najpierw pierwsze pytanie, które się pojawiało i którego nie umieliśmy do końca rozstrzygnąć, mianowicie czy orzekanie o tak zwanej kompetencji i procedurze jest orzekaniem z urzędu, czy także na wniosek. Skoro obowiązuje Trybunał zasada skarbowości, no to w takim razie, dopóki tryb i kompetencja nie jest zaskarżona, Trybunał na to pytanie nie odpowiada i w ogóle go sobie nie stawia. Można powiedzieć, co do zasady, taka się ukształtowała praktyka. Nie ma pytania, nie będzie o to pytanie odpowiedzi. Choćby się po drodze orzekania o treści norm pojawiały się pewne wątpliwości co do trybu. Albo 50, bo jadę do Lindy. Prosiłbym o wyłączenie mikrofonów, bo my słyszymy, co Państwo tam w ofie mówicie. Więc to jest jedna ze spraw, którą należałoby rozstrzygnąć. Druga sprawa, to jest problem wzorców. Ponieważ kontrola Sądu Konstytucyjnego ma charakter kontroli hierarchicznej, to także i w przypadku kontrolowania trybu postępowania trzymamy się uparcie tego, że musi tutaj być zawarta określona hierarchia. Tymczasem skoro o czynności stanowienia prawa, jak każdej czynności konwencjonalnej, decydują reguły dokonywania tej czynności, to pierwszorzędną sprawą jest to, jaki charakter mają te reguły, a nie to, gdzie one są sformułowane. Jeżeli więc przyjąć by taki sobie podział, który ostatnio wydaje się, że zaczyna być w teorii prawa dosyć powszechny, na reguły konwencjonalizujące i na reguły formalizujące, to te pierwsze byłyby regułami, które decydują dochowanie, decyduje o tym, że dana czynność dochodzi do skutku, a niedochowanie powoduje taki skutek, że tej czynności nie ma i nie ma również wytworu. Jest nieważna czynność i jest nieważny zarazem wytwór. A formalizujące to te, które powodują wadliwość określonej czynności, ale nie jej nieważność. Powiedzieć można, no dobrze, to się bardzo łatwo rysuje teoretycznie, ale które są takie, a które są inne. To już jest sprawa doktryny akademickiej i orzecznictwa, żeby umieć ustalić zestawy tych reguł. I dopiero na gruncie tego możemy formułować reguły proceduralne powiadające, że oto przedmiotem kontroli są tylko reguły konwencjonalizujące na przykład, prawda? Ale dopóki tego nie ustalimy sobie w ramach dyskursu akademickiego i orzeczniczego, dopóki będziemy mieli wrażenie, że procedura jest tutaj niedoskonała. Otóż nie procedura jest niedoskonała, tylko my nie wiemy dokładnie, za pomocą tej procedury mielibyśmy w ogóle badać. Myślę sobie, że można byłoby przyjąć takie rozwiązanie, że dość rygorystycznie narysować reguły konwencjonalizujące, jako te fundamentalne i powiedzieć, że te mogą być badane przez Trybunał z urzędu, żeby Trybunał nie wchodził w badanie całego procesu legislacyjnego, łącznie z etapem rządowym i tak dalej, prawda? Bez wniosku, proszę, nastąpi wniosek, a resztę pozostawić ewentualnie wnioskowi i wtedy badać to na wniosek. Zostaje jeszcze problem innego rodzaju, mianowicie co z tymi regułami, które uważamy za takie mniej istotne, nie przesądzające o ważności danej czynności. Myślę, że można byłoby tutaj pójść drogą, którą Trybunał wskazał w sprawach tak zwanego naruszenia rzetelnej legislacji, znaczy naruszenia zbioru rozmaitych, wydawało się z pozoru, nie całkiem fundamentalnych reguł poprawnego budowania tekstu prawnego, których nagromadzenie wszakże doprowadza do tego, że tekst prawny jest obarczony taką uchwałą,
czy nie sposób z niego wręcz wyinterpretować jakąś jednoznaczną normę postępowania. Można by na wzór tego być może ukształtować coś w rodzaju zespołu reguł rzetelnej procedury prawodawczej. I w przypadku nagromadzenia wielu błędów proceduralnych, nie tych, których mówiłam jako konwencjonalizujących, również dopuścić możliwość orzekania o niekonstytucyjności tego rodzaju aktu. W przypadku, dodawałabym wtedy jednak, jeżeli wpływa to na treść wytworu, na przykład w taki sposób, że treść aktu mogłaby być inna, albo że w ogóle mogłoby nie dojść do uchwalenia danego aktu prawnego, gdyby tych reguł nie naruszono. Jak powiadam, to więc są kwestie nie tyle procedury, to najpierw tego, co powinniśmy dopracować tak w nauce prawa i w orzecznictwie, a potem do tego dopasowywać samą tylko procedurę. Dlatego one sprawiają tyle kłopotów w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i ciągle ta teza, że ach, jak jest bardzo wiele naruszeń procedury, no to ta ilość przechodzi w jakość i w takim razie tekst jest niekonstytucyjny. To wszystko było zbyt płynne i zbyt mało precyzyjne. A ja stąd uważam, że jesteśmy skazani na to, żeby niektóre błędy proceduralne tolerować. Podobnie jak tolerujemy niektóre błędy w samych aktach normatywnych, w szczególności jeśli chodzi o pewne niezgodności o charakterze aksjologicznym, bo w takim przeogromnym zbiorze tekstów prawnych, jaki mamy do czynienia obecnie, nie sposób jest uniknąć wszelkich niedoskonałości, ogólnie mówiąc, w samym tekście prawnym. W związku z tym, jak to połączyć z zasadą skargowości? No właśnie tak myślę, że podzielić proces badania procesu prawodawczego na ten, który w wąskim zakresie badany byłby z urzędu i ten, który byłby objęty skargowością i obowiązkiem dobrego uzasadnienia naruszenia procedury. Miałoby to po pierwsze, uzasadnienie takie, że Trybunał miałby przekonanie, że to, co bada również pod względem merytorycznym, to jednak jest wytwór prawodawczy, a więc to na pewno jest akt prawodawczy. Po drugie, nie obciążałoby to Sądu Konstytucyjnego badaniem całego procesu legislacyjnego z urzędu. To przecież najważniejszym jego zajęciem jest jednak koncentrowanie się na treści norm, a nie na procedurze. A po trzecie wreszcie, myślę, że mogłoby się jednak nie wierzę w to, że przyczyni do dyscyplinowania procesu prawodawczego jako procesu politycznego, ale w pewnym stopniu do umocnienia standardów pokazujących przynajmniej to, wedle jakich kryteriów możemy domagać się i krytykować proces prawodawczy. I może tyle na początek. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja odnoszę takie wrażenie, że wszystkie te problemy, o których do tej pory żeśmy rozmawiali, były dosyć intensywnie dyskutowane przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście w różnych składach, w różnym czasie i z różnym skutkiem. Nie wiem, czy takie wrażenie pan profesor Andrzej Mączyński podziela, bo w sumie to chyba najistotniejszy był ten etap dla Trybunału po wyjściu z konstytucji, gdzie tak naprawdę Trybunał uzyskał nową podstawę ustrojową i z tymi kwestiami się zaczął mierzyć w sposób taki właśnie już konstytucyjnie bardzo ugruntowany. Panie profesorze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Uczyłem zdalnie niektórych kryterii bardzo doceniam ten moment zorganizowania rzeczywiście, ja rzadko wyjaśniam, że pani profesor Brąkowska, wobec tego to pewne uwagi krytyczne nie odnoszą się do tego składu, w którym orzekałem. I to były dokładnie czas tuż po wejściu w życie konstytucji. Ja użyłem takiego porównania, że byliśmy wszyscy w tym składzie w takiej sytuacji, jak ten muzyk, który ma odegrać koncert i tuż przed wejściem na estradę dostaje partyturę i mówi mu się graj. Bez próby, bez przyjrzenia, czy aktor, który ma wyjść na scenę, zastępuje powiedzmy kolegi i dostaje rolę, nie wie, w jakim kontekście będzie występował, co będzie dalej.
Stąd wynikała pewna ostrożność naszego składu. No, poruszaliśmy się bardzo jak saper, prawda, po luminowym. Być może, że zbyt ostrożnie. Ale proszę, tak przechodząc do swojej takiej bardziej ogólnej, to powiedziałbym tak, nawiązując do wypowiedzi pana profesora tutaj. Jakość orzecznictwa Trybunału zależy od różnych czynników, od kwestii ludzi, którzy uczestniczą w orzekaniu, no i od przepisów, które stanowią podstawę prawną orzekania. No, jak chodzi o przepisy, no to prawda, miejmy przed sobą konstytucję, miejmy przed sobą ustawę o Trybunale, która była uchwalona jednocześnie, też na przyczynie jednocześnie z konstytucją, była uchwalona, prawda, przez ten Sejm, który zajmował się konstytucją. No i mieliśmy regulamin, który był uchwalony przez poprzedni skład. I tutaj muszę powiedzieć, że przede wszystkim mankamenty, jak się dostrzegaliśmy właśnie w regulacji konstytucyjnej. Regulacja konstytucyjna Trybunału jest taka fragmentaryczna, niekonsekwentna, nie całkiem zrozumiała, dlaczego te kwestie doczekały się regulacji aż konstytucji. Kwestie z orzeczenia zapadają większością głosów. Mówi o tym konstytucja, chociaż to właściwie na drugą sprawę to mogłaby być norma regulaminowa, bo zaczyna też ustawowa. A konstytucja nie mówi na przykład o orzeczeniach w składach, ani w pełnym składzie, prawda? No jako organ konstytucyjny powinien właściwie orzekać. No, jeżeli są składy, które widzą wszystkie ustawy do tych projektów także, to wynika z takiego przekonania, że w sądach są wyznaczone składy, wobec tego i w Trybunale powinny być wyznaczone. Pytanie, czy na stałe senaty, czy doraźnie, ale w każdym razie to w Konstytucji nie jest przesądzone. No co więcej, Konstytucja przecież nie mówi na dobrą sprawę nic, jaki jest skutek orzeczenia. Trybunał orzeka o zgodności, no ale co z tego, jak rozwiąże ten problem intelektualny i powie, że coś jest niezgodne, jakie to wywołuje konsekwencje. Konstytucja powiedziała tak, no nie, mimochodem, że to dotyczy utraty mocy obowiązującej, nawet tutaj się pojawiał problem, jak to odnieść wobec tego w zakresie intertemporalnym. No to by rzeczywiście pani prezydentowska o tym wspomniała, no bo to było rzeczywiście bardzo dyskusyjne. Jest artykuł 190 ust. 4 Konstytucji, który mówi o ponownym rozstrzygnięciu w sprawach już rozpoznanych. No i z tego wyciągnięto wnioski o zakresie czasowym, ale to była no, trudna sprawa, bo nawet nie wszyscy w składzie Trybunału potrafili odróżnić, że czym innym jest lata wyliczące czy ustawy, czy wejście w życie normy, czy wejście w życie orzeczenia Trybunału, a czym innym jest zapis czasowy tej nowej normy. No, poza tym bardzo silne było to takie przekonanie, dość rozpowszechnione, nie tylko wśród nieprawników, że ustawa nie może działać wstecz. Jedna z nielicznych zasad, na które wszyscy się powołują, jest ona dopuszcza wyjątki, o których się często nie pamięta. No, skoro ustawa nie może działać wstecz, no to tym bardziej orzeczenie Trybunału nie może działać. No więc jak powiedziałem tutaj, jak chodzi natomiast o ustawę, raczej myśmy tam wtedy nie doszli jakichś mankamentów, to widzieliśmy pewne problemy, które trzeba było rozstrzygnąć, ale niektórych z nich przynajmniej powiem, bo czasu nie ma za wiele. Ten drugi czynnik, który wpływa na życie Trybunału, ludzie, no to przede wszystkim sędziowie. I proszę Państwa, na ten temat miałem okazję pytać kilkakrotnie, więc ograniczę się do konkluzji. To regulacja konstytucyjna jest taka, że można się dziwić, że dopiero w 2015 roku ujawniły się debaty. To można powiedzieć, no, bo przecież jeżeli powierza się wyłącznie Sejmowi, organowi politycznemu ocenę, kto może być sędzią Trybunału przy założeniu, czy to jest osoba, która się wyróżnia wiedzą prawnicką, to oznacza praktycznie dowolność.
regulowania składu. Nie przewiduje się tutaj współdziałania żadnego innego organu, nie przewiduje się jakiejś kontroli, czy rzeczywiście kandydat spełnia te wymagania. No, to jest uregulowanie fatalne. I w tym składzie, którym orzekałem, no, muszę powiedzieć, że akurat byłem wybrany w 1997 roku, kiedy Sejm wybierał kolejno trzech sędziów i potem trzech sędziów. W tej szóstej nie było nikogo, kto wcześniej byłby posłem, czy pracował w administracji rządowej, jako minister, wiceminister, czy ktoś tego rodzaju, ale potem to się zmieniło. Trzeba wybierać posłów tak, z dnia na dzień. Tak? I to wpłynęło na orzecznictwo, na przykład właśnie tak. Bardzo takie powściągliwe stanowisko co do kontroli trybu ustawodawczego, to było, pozostawało w oczywistym związku z faktem, że w Trybunale zasiadali byli posłowie i oni absolutnie uważali, że nie można tutaj wkraczać w sferę, gdzie Sejm powinien być autonomiczny. No i gdybym tak chciał ocenić skład, który orzekałem, że byli to bardzo wybitni konstytucjonaliści, ale byli też ludzie, powiem, może zbyt ostro pozbawieni zupełnie wrażliwości konstytucyjnej i byli po prostu ludzie, którym nie bardzo chciało się pracować. Niestety tak było wtedy, jak pamiętam, nie będę oceniał składów późniejszych. Ale bardzo istotną sprawą jest dobór współpracowników sędziego. Bo pierwsze dyskusje to była sędzia ze swoimi współpracownikami. Ja osobiście miałem tutaj dużo szczęścia. Przez cały czas kadencji miałem dwoje współpracowników. I to był dla mnie bardzo szczęśliwy los, że miałem do czynienia ze sobami na bardzo wysokim poziomie. Ale nie wszyscy ci sędziowie mieli tyle szczęścia, czy może sami sobie zgodowali inny los, zatrudniając na przykład swoich stajowych. No bo też takie sprawy miały miejsce. Poza tym bardzo istotne rzeczą jest zapewnienie jednolitości w orzecznictwie trybunału. I tutaj uważałem, że dużą rolę do spełnienia ma zespół orzecznictwa. Uważałem, że skoro w Trybunale nie ma takiej instytucji, jaką jest Rzecznik Generalny Trybunału Międzynarodowego, to trzeba odpowiednio zorganizować zespół orzecznictwa, który powinien przedstawiać informacje o tym, czy dany problem był już kiedyś rozważany przez Trybunał. No to nie udało się tego zrealizować ani w tej kadencji, ani następnej. Uważam, że to była duża szkoda. Chciałbym jeszcze odnieść się do kwestii, które były tutaj już poruszone. Kwestia, no, pan profesor Tuleja przypomniał, że kiedyś Trybunał miał to uprawnienie, to, czy kompetencje do wszczynania spraw z urzędu, no może jak to się skończyło. Ale rzeczywiście to jest słuszne, z jednym wyjątkiem, o którym nie powiedziano. Uważam, że mówię tutaj ogólnie, nie o obecnym składzie Trybunału, że Trybunał powinien mieć prawo badania z urzędu ustawy zmieniającej czy wprowadzającej ustawę. Tak, tak, no nie muszę prawdę uzasadniać. Podkreślam, mówię to ogólnie, a nie w odniesieniu do obecnej sytuacji. Jak chodzi o ten problem kontroli prewencyjnej, to no, z tym spotykaliśmy się. Kontrola prewencyjna, w ustawie było powiedziane, że Trybunał rozpoznaje sprawę w pełnym składzie. To było przedmiotowe. No rzeczywiście w praktyce nie przyjęto tej zasady dopatrywania się tutaj niekonstytucyjności czy ryzyka niekonstytucyjności, tylko przeciwnie przyjmowano no, domniemanie dobrej wiary, domniemanie zgodności z konstytucją, ale w uzasadnieniach pojawił się taki motyw, ale gdyby się w praktyce okazało inaczej, że jednak praktyka poszła w innym kierunku, to Trybunał może orzec ponownie stwierdzić niekonstytucyjność. No tylko nasuwa się takie pytanie, a jak uzasadnić to, że po kontroli prewencyjnej nie obowiązuje zasada nebisji? To no tak przyjmowano, ale to przecież nie miało
Rosja na łoską przekazujące jasne. No, czyli trzeba by było powiedzieć, że chyba wszystkie orzeczenia, prawda, nie ma tutaj wzmianki o tym, że w kontroli prewencyjnej jest inaczej. No a tak jednak przyjmowano i to się powiedzmy tutaj udało. Co do kwestii braku związania wzorcem, no oczywiście całkowicie podzielam to, co pani powiedziała. No, trudno inaczej, no tam są takie może naiwne przykłady. Jeżeli ktoś jest wskazany przepis ustanawiający jakąś wolność, prawo konstytucyjne, a nie powołuje artykułu 31 ustęp 2, no to czy można powiedzieć, że Trybunał mówi na podstawie tego wzorca stwierdzam zgodność, ale gdyby był dołączony jeszcze artykuł 31, to stwierdzam niezgodność, ale gdyby był 31 ustęp 2, to bym stwierdził niezgodność. No uważam zawsze za absolutnie absurdalną tezę o związaniu wzorcem. I o ile tak dobrze przypomniałem sobie w ostatnim czasie, te 9 lat, kiedy orzekłem w Trybunale, to jednak panowało tutaj takie przekonanie, że jak chodzi o związanie przedmiotem, nawet jak chodzi o związanie przedmiotem, że Trybunał może orzec także o przepisie, który wprawdzie nie jest wskazany, ale który tak jakby jest no, integralnie związany z tym przepisem, który jest zaskarżony. Ale ten kierunek zarysował się jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy Trybunał miał prawo orzekać z urzędu. No, myśmy to tak przyjęli, tak jak przyjęliśmy wiele innych ustaleń dokonanych jeszcze przed wejściem w życie przez poprzednie składy Trybunału. No, jak chodzi o wzorzec, no to było traktowane, no, w sentencji no, wymienia się wzorzec, prawda, który został wskazany we wniosku skardy, czy w pytaniu konstytucyjnym, czy w pytaniu prawnym sądu, ale że tutaj absolutnie związanie nie ma, no, a już tym bardziej związanie z zarzutem, no, coś, to by absolutnie krępowało Trybunał i nie sprowadzałoby go do... Wszędzie jednakowo, czy to jednak jest inaczej. O tym, no, co do pytania prawnego, to wydaje mi się, że ten przepis jest umieszczony w złym miejscu. On powinien być w rozdziale o sądach, tak? A nie w rozdziale o Trybunale. I to znowu jest konsekwencja, bo skarga konstytucyjna jest osobna, to będzie 29, ale potem się dwa razy w rozdziale o Trybunale mówi się o skardze konstytucyjnej, a pytanie prawne jest tylko artykuł 193. Tutaj też powstaje takie pytanie, są inne troszkę przesłanki określone w artykule 79, że tam przedmiotem kontroli może być ten przepis, czy norma, która stanowiła podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia. I to niestety w orzeczeniu Trybunału było interpretowane stanowczo zbytnisko. A w artykule 193 jest powiedziane, że to jest taki przepis, którego konstytucji zależy rozpoznanie sprawy, która zawisła przed sobą. I tutaj no, to jest pytanie, do kogo należy rozstrzygnięcie, czy jest związek między kwestią konstytucji przepisu, a rozstrzygnięciem sprawy. Bo z jednej strony można powiedzieć, no tak, no, sąd o tym nie decydować. Jeżeli pyta, to widocznie dostrzega ten związek. Z drugiej strony mieliśmy takie sytuacje, jedną bardzo wyraźną. Sąd rozpoznaje sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, a pyta o przepis dotyczący działu spadku. No rozumiesz, że go to interesuje, prawda? Ale
rozstrzygnięcie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku nie zależy od przepisów. Jest to z panem na etapie działu spadku. No, mieliśmy taką sprawę, jak pamiętam, gdzie też było przedstawione pytanie, czy trybunał wtedy odpowiedział, że pytanie jest przedwczesne, że wprawdzie przepis dotyczy tej sprawy, ale jeszcze jest sąd, za wcześnie się od niego pyta, to dopiero na dalszym etapie postępowania ta kwestia mogłaby powstać. No, przy skardze były pytania, co to jest ostatnie rozstrzygnięcie. Zarysowała się tendencja, której nie podzielałem, no ale prawda, orzeka się kolektywnie, kolegialnie, że wąskiego rozumienia tego ostatecznego rozstrzygnięcia. No, być może, że tu przyczyną była właśnie też ta niechęć do orzekania w sprawach kontrowersyjnych. Co do tej kwestii kontroli trybu, tak, z tym myśmy się poważnie zmagali i tu były bardzo ostre dyskusje w Trybunale i wydaje mi się, że za moich czasów nie doszliśmy tutaj do żadnego ostatecznego rozstrzygnięcia, ale już jak wspomniałem, fakt, że w Trybunale pojawili się byli posłowie i senatorowie, no to jednak wpłynął tutaj na ukształtowanie kierunku orzecznictwa. No, mógłbym tutaj mówić. To na pewno, że wszyscy będziemy na pewno wychodzić stąd, przynajmniej my, patrząc z perspektywy trybunalskiej, jest z takim poczuciem niedosytu, że można by jeszcze długo o wielu kwestiach, ale ponieważ mamy jeszcze tylko 10 minut, ja tylko już poproszę o krótkie podsumowanie. Zaczynając, ja chcę się odnieść do kilku kwestii poruszonych przez moich współtowarzyszy na tym stole. Mianowicie, mocno podkreślam, w artykule 46 tego projektu wyszedł projekt naprzeciw tym postulatom, które nas wszystkich wiązały, wyrażone cały czas nas wszystkich, a mianowicie Trybunał z jest powiedziane, Trybunał z Urzędu dokonuje zgodności z konstytucją trybu wydania. Ale powiedziała pani profesor Gąkowska, że ta tryb to jest niesłychanie szerokie pojęcie i mogą być głupstwa i rzeczy ważne. I zaproponowała ten podział na czynności konwencjalizujące i formalizujące. Tylko, że akurat później dając przykład, pani profesor powiedziała coś takiego, że jakieś formalizmy dotyczące coś udziału rządu czy czegoś takiego. Otóż ja chcę państwa zwrócić uwagę, że na przykład my w tej chwili mamy do czynienia na etapie właśnie tych formalizmów przy inicjacji postępowania legislacyjnego z masowym, typowym obejściem zasady wkraczającej w kwestię demokratyczną. Dlatego, że to są te gotowce, które mają do podpisania in blanco posłowie, które się później wypełnia, albo wtedy, kiedy bardzo skomplikowane projekty rządowe w rzeczywistości są traktowane jako projekty poselskie. Więc w związku z tym, ja myślę znowu takim, że oczywiście to jest postulat raczej prawoznawczy, że mówiąc o tym podziale na czynności konwencjalizujące i formalizujące, jakoś problem tego, aby jaki problem w gruncie rzeczy obejścia przy pomocy formalizmu zasad ustrojowych, takich jak demokratyzm, powinien jakoś dojść do. Znaczy, czegoś mi tutaj brakuje. Sam ten podział nie wyczerpuje problemu, moim zdaniem. Druga sprawa, no, do której chciałam się odnieść, to jest mianowicie kwestia z kolei, o czym wspomniał pan profesor Mączyński, ten wypadek, przykłady są bardzo dobre i prawne, dotyczący wynalazku Trybunału, znaczy orzeczenia o konstytucyjności w zakresie podziału co do czasu. Otóż, proszę państwa, Trybunał, ja nie przestanę powtarzać, jest wielkim szkodnikiem, jaką zostawa. Dekonstruuje system prawny, wyrywa coś z korzeniami i jednocześnie nie ma żadnych narzędzi, przy pomocy których może to złagodzić, chociażby przez interkorporalność. W związku z tym, mnie się wydaje, że znowu, jeżeli my jesteśmy prawoznawcami, jeżeli mówimy o jakichś zasadach,
My powinniśmy bardzo mocno podkreślać, że podział władz jako zasada konstytucyjna jest podziałem, który przynajmniej powinien po stronie judykatywy jakby i organów, które w składzie judykatywy wchodzą, czyli sądy, zasada przyjaznej współpracy, a nie zasada wyrywania sobie, przepraszam bardzo, kompetencji, ja nie wiem, no, prestiżu, czy jakichś innych okoliczności. To wszystko u nas zaszło. Przy poklasku, niestety, komentatorów. I ja uważam to za niesłychanie destrukcyjne działanie. Tego oczywiście nikt nie może zapisać. Kto wie, że na poziomie konstytucyjnym to już nie ma o czym w tej chwili mówić. Dlatego, że w gruncie rzeczy to zjawisko tej destrukcji, którą szczerze wybrał, objawiało się w tym, że nikt nie rozumiał w gruncie rzeczy, że orzeczenia interpretacyjne, zakresowe, były orzeczeniami, które miały u swoich podstaw oszczędzanie systemu prawnego. Dlatego, że ten przykład tego orzeczenia dotyczącego dziedziczenia gospodarstw rolnych podzielone co do czasu, to o to chodziło, żeby nie pluć do tyłu dziesięcioletnią praktykę dotyczącą stwierdzania nabycia spadku. I my w tej chwili też stajemy wobec tego problemu. Jak ja czytam te różne zalecenia optymalizacyjne, zasada współpracy przynajmniej w ramach jednej władzy i zasada oszczędzania, przepraszam bardzo, dorobku dotyczącego osób trzecich. To, a nie czystość konstrukcji, że my, przepraszam bardzo, będziemy, znajdziemy materiał do obalenia wszystkiego do białego. I mam takie spostrzeżenie, w gruncie rzeczy my się wszyscy spotykamy, bo inaczej nazywając czasami niektóre zjawiska, ale spotykamy się mniej więcej wspólnie na tym właśnie gruncie. Życzliwa współpraca w obrębie władz z wyłączeniem oczywiście egzekutywy, bo egzekutywa ma zakusy zarówno na legislatywę, przecież to, co w tej chwili robi parlament, to jest wyzute z kompletnej treści, to jest fikcja. Tak samo jak jest, no bo owszem, no jest nawet nie ma dyskursu, dlatego że przecież ten dyskurs jest wyłączony. Więc co, jakie ma znaczenie? Żadne. To jest etykieta. I wobec tego, jeżeli my nauczamy jako prawoznawcy prawa, przepraszam, ale my nie możemy ograniczyć naszej projekcji tego, co my robimy, tylko do tego, jak być powinno. Nie w sensie nauczania o trikach, cheating, żartowaniu z zasad, ale o tym, że takie zjawiska istnieją. Bo w przeciwnym razie nie można mówić mankamenty dotychczasowej produkcji, jak wziąć z powrotem na nigdy się nie dojdzie na ścieżkę cnoty, jak będziemy bez przerwy opowiadali na temat tego, że w przepisach i w tekstach jest cnotliwie. No jest, no i co z tego? Ja chciałam dopowiedzieć to, czego nie powiedziałam w ferworze pewnie o innych sprawach. Stanowczo jestem przeciwna takiej koncepcji, wedle której kontrola tak zwanego trybu jest związana z kontrolą konstytucyjności w rozumieniu, że regułami, dla których kontrolujemy tryb, są wyłącznie normy zawarte w konstytucji. Problem hierarchii norm, raz jeszcze powtarzam, nie ma tutaj moim zdaniem nic do rzeczy, bo tutaj w ogóle hierarchia nie występuje. Nie jest więc ważne, w jakim akcie normatywnym sformułowana jest reguła decydująca o ważności czynności prawodawczej, tylko ważne jest to, czy my tę regułę uważamy za regułę decydującą o ważności tej czynności. I stąd nie ma dla mnie problemu, czy nie można jako wzorzec kontroli trybu pokazać normy regulaminowe. Oczywiście, że można, ponieważ one w gruncie rzeczy o tym trybie decydują. A teraz krótko do wypowiedzi w dyskusji. Otóż
Były dwa słowa o problemie wyboru sędziów. Proszę zwrócić uwagę, że główną przesłanką konstytucyjną w sprawie wyboru sędziów jest wyróżnianie się wiedzą prawną. I to jest przesłanka, na którą nikt w ogóle nie zwraca uwagi. W debacie publicznej jest wszystko ważne. Niezależność, kwalifikacje moralne, ale nie wiedza prawnicza. Nie mamy żadnej procedury, żadnych wzorców, niczego, które pozwalałoby w ogóle to kryterium zastosować. A ja uparcie twierdzę, mając na to specjalnie wielki dowód, że pomiędzy formacją intelektualną w sensie wiedzy prawniczej, a odpornością prawnika na rozmaite wpływy istnieje naprawdę duża zależność. Doświadczenia w tym względzie mamy naprawdę smutne. Kiedy miałam przyjemność kierowania Komitetem Nauk Prawnych, a chwilę się okres wyboru nowych sędziów Trybunału, poważyliśmy się do ówczesnego marszałka Sejmu napisać pismo z prośbą tylko taką, żeby korporacje prawnicze i wydziały prawa nie mogły sformułować zespołu takiego korpusu prawników, który może byłby wskazaniem, spośród kogo można byłoby wybierać. Otrzymaliśmy wtedy jeden z najbardziej uprzejmych listów, jakie sobie można wyobrazić, z konkluzją, że sprawa należy do parlamentu, do Sejmu i on sobie z tą sprawą doskonale poradzi. Nie widzę tak na horyzoncie takiej możliwości, żeby nawet po szczęśliwie zakończonych wyborach taki postulat, który się wtedy zgłosiliśmy, spotkał się z wielkim entuzjazmem. Teraz nie mówiliśmy tutaj o jednej sprawie, która mi się wydaje bardzo ważna i chciałabym słowo o niej powiedzieć. Mianowicie te wszystkie antyformalizmy, o których zwracaliśmy tej uwagę, one w sumie służą legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego. Mamy czas, w którym wyraźnie widać, jak szalenie ważne są wszelkie zaniedbania w zakresie legitymizacji działania sądu. W związku z czym to uświadomienie sobie, że każdym kolejnym wyrokiem i każdym aktem dokonuje się aktu legitymizacji, a nie raz przez akt wyboru czy kreowania sędziów i odpowiedniej ustawy, to jest mi się wydaje szalenie ważne jako takie wskazanie w ogóle do działalności publicznej i społecznej. A po wtóre jest jeszcze jeden problem. Mianowicie Trybunał się legitymizuje jawnością swojego postępowania. Nie mówiliśmy tutaj o dwóch różnych fazach, tak mi się wydaje, postępowania. Mianowicie tego, kiedy się rozstrzyga problem prawny i próbuje sformułować problem konstytucyjny, który ma Trybunał rozpatrzyć, i potem, kiedy się już wyłuskało ten problem konstytucyjny i uzasadnia się go, rozstrzyga się go, ale uzasadnia się go w kontekście społecznym, ekonomicznym, obyczajowym i tak dalej, prawda? Wtedy jest potrzebny zupełnie inny typ uzasadnienia. Wydaje mi się, że podział na te dwie fazy i udział w tej pierwszej fazie wszystkich uczestników postępowania, ale jawny, tak, pokazałby również warsztat roboty prawniczej, rzetelność roboty prawniczej, a może miałby też duży charakter kulturotwórczy. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz, nawiązując do mojej wypowiedzi, mianowicie w trakcie tej pierwszej kadencji po wejściu w życie konstytucji weszły w życie przepisy mówiące o tym, że Sejm nie może odrzucić orzeczenia Trybunału. To jeszcze na gruncie konstytucji było przez 2 lata, do 1999 roku. I muszę powiedzieć, że myśmy nawet nie zdawali sprawy, jak bardzo istotna jest ta zmiana. Mianowicie właśnie to, że wcześniej można było poprzestać na stwierdzenie, to jest niekonstytucyjne, reszta należała do Sejmu. Przyjąć orzeczenie, mógł wprowadzić jakieś zmiany. Ale z chwilą, kiedy orzeczenie jest ostateczne, ono wprowadza zmiany w systemie prawnym, to tu się właśnie pojawia kwestia narzędzi, którymi może posługiwać się Trybunał, żeby uniknąć bardzo niekorzystnych skutków z punktu widzenia prawnego i społecznego. Na tym tle pojawiła się właśnie ta możliwość, prawda, ograniczenia skutków orzeczenia wstecz. Konstytucja mówi tylko tyle, że można odroczyć i to ze względów tylko finansowych. To było takie wspomnienie, prawda, kilka razy,
dość często Trybunał zwracał się z pytaniem do prezesa Rady Ministrów, czy są środki pozwalające na pokrycie wydatków, które będą niezbędne, gdyby przepis okazał się niekonstytucyjny. I premier odpowiadał, moim zdaniem przepis jest konstytucyjny. No, w tej sytuacji, prawda, Trybunał przestał zadawać te pytania. No, pojawiło się to w praktyce, no, okazało się w praktyce, że odracza się najczęściej nie ze względów finansowych, tylko wchodzą inne kwestie, na przykład takie, że natychmiastowa utrata mocy przepisu prowadziłaby do sytuacji jeszcze bardziej niekonstytucyjnej niż ten, kiedy przepis obowiązywał. Tego chyba twórcy konstytucji sobie nie przewidywali, prawda, że tak może być. Pan profesor jeszcze pytał tutaj o rozprawę. No, cała ta procedura postępowania przed Trybunałem jest ukształtowana na wzór procedury przed sądami cywilnymi. I to niekoniecznie pasuje do problemu kontroli konstytucyjności prawa. Niestety ja miałem takie złe odczucia, że kontrola odpowiedzialności się realizowała, bo co znają, sędziowie się spiegali między sobą, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. A rozprawa w dużej mierze miała taki charakter, bo zwłaszcza, że jak przeszedłem do Trybunału, panowało takie przekonanie, że sędziowie nie powinni zadawać pytań, bo to sugeruje, jakie będzie rozstrzygnięcie. No to się zmieniło, no ale umiejętność zadawania pytań, no jest trudna w Polsce taką sytuację, że jedna z koleżanek zadała pytanie, otrzymała odpowiedź i powiedziała, ja też tak uważam. No, ja uważałem, że pytania są jednak bardzo istotne, bo należy uczestnikom dać możliwość wypowiedzenia się co do wszystkich kwestii, o których wiemy, że mają wpływ na rozstrzygnięcie. Zresztą myśmy też zwracali uwagę na to, żeby się rozprawy odbywały. Skoordynować się rozprawy jawnie. To jest problem, trzeba było z czasem wybudować drugą salę, ale nie rozwiązało problemu, bo składy się pokrywały. Ówczesne przepisy dopuszczały możliwość rozpoznania sprawy poza rozprawą. I to w ciągu 9 lat, kiedy byłem w Trybunale, zdarzyło się raz. I to tylko z tą motywacją, żeby przećwiczyć, jak to będzie. Te przepisy dadzą się zrealizować. Natomiast no, nie do pomyślenia w okresie, kiedy byłem w Trybunale, było to, żeby zrezygnować z rozprawy po to, żeby dziennikarze nie byli obecni, bo społeczeństwo się nie dowiedziało, w jakich problemach się. No i może jeszcze to się nie było mowy o sprawie ogłaszania orzeczeń. W czasie mojej kadencji raz zdarzyła się taka sytuacja, że chodziło o orzeczenie wydane w sprawie skargi konstytucyjnej i zakwestionowano przepis podatkowy w brzmieniu takim, jaki obowiązywał wtedy, kiedy zapadła ta decyzja podatkowa, która naruszała prawo, a redakcja Dziennika Ustaw bardzo starannie poprawiła oznaczenie Dziennika Ustaw, co oznaczało, że orzeczenie odnosi się do innego zupełnie przepisu. No, trzeba było tam ogłaszać sprostowanie. Okazało się, że prezes Trybunału nie ma prawa ogłoszenia sprostowania i to musi prosić premiera. Niedługo po zakończeniu mojej kadencji była taka głośna sprawa lustracji, gdzie akurat to był chyba jeden z mniejszych przypadków, kiedy orzeczenie, kiedy motywy, jak, prawda, ustawa mówi, że po ogłoszeniu wyroku przedstawia sprawozdawca bądź przewodniczący składu podstawowe motywy rozstrzygnięcia. I tutaj te motywy były przedstawione w dość długiej wypowiedzi, ale ustnej, mówionej, a nie czytanej przez prezesa Trybunału. No, sprawa była taka bardzo zainteresowana publicznie. Istotne było, kiedy to orzeczenie wejdzie w życie. I wtedy wczesny parlament, tu jest kolejka, jest wiele ustaw, które czekają, to orzeczenie będzie ogłoszone tutaj w kolejności. No, a wtedy przytomnie
prezes Trybunału zwrócił uwagę, że konstytucja mówi o ogłoszeniu w różnych miejscach, ale tylko przy orzeczeniu Trybunału mówi, że ma nastąpić niezwłocznie. No, wtedy taka sytuacja, żeby premier odmówił publikacji orzeczenia, powołać się na to, że to nie jest orzeczenie, w tamtych czasach. Więc gdybym jeszcze miał podsumować tę przygodę mojego życia, jaką było orzekanie w Trybunale przez 5 lat, bym powiedział tak, że uświadomiłem sobie tam, że konstytucja to jest nie tylko zespół pewnych norm, tylko że konstytucja jest oparta na pewnym systemie wartości, na pewnym systemie aksjologicznym. Że dobry sędzia musi przyswoić sobie, akceptować te odśrodki konstytucyjne. Bez tego no, nie będzie mógł prawidłowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Ja w takim krótkim podsumowaniu tylko w trzech sprawach chciałbym się wypowiedzieć. Mianowicie pierwsza sprawa to jest taka, że niewątpliwie ten projekt w bardzo wielu miejscach skłania do refleksji nad tym, jakie były problemy w orzecznictwie Trybunału wtedy, kiedy ten Trybunał orzekał. Można by bardzo wiele jeszcze różnych kwestii podnieść. Ja tylko dla przykładu podam przepis, który był już przywoływany, czyli zwracanie się przez Trybunał do Sądu Najwyższego w celu, kiedy Trybunał wpada, to jednolite orzecznictwo. Jest bardzo wiele spraw takich, w których Sąd Najwyższy odpowiadał w ten sposób. Ten przepis nie był przedmiotem orzekania Sądu Najwyższego. W związku z powyższym nie mamy wiedzy na ten temat. I powstaje pytanie, w jaki sposób Trybunał, bo na przykład przepis nie jest kasacyjny, w jaki sposób Trybunał ma się o tym dowiedzieć. Są same teraz nowe badania prowadzone na temat tego, jak badać jednolitość orzecznictwa sądów i jak to instytucjonalnie można przełożyć na działalność sądów konstytucyjnych. Więc ten projekt otwiera jeszcze bardzo dużo różnych dyskusji, bo ja nie twierdzę, że przepis jest zły, tylko że trzeba widzieć różne problemy, które się z nim pojawiają. Wydaje mi się, że ta dyskusja pokazuje, że takie połączenie refleksji nad tym, jak podsumowujemy działalność Trybunału do tego 2016 roku i jakie problemy się pojawiają, będą w przyszłości, no ma sens i jest istotna. Nasza mnie też taka refleksja, dzisiaj mija, a propos tej dyskusji o przyszłości, dzisiaj mija 28. rocznica śmierci pani profesor Janiny Zakrzewskiej. Osoby, która no, w Trybunale odgrała szalenie istotną rolę w tym początkowym okresie jego funkcjonowania po roku 1989. I powiem tak, że jak zostałem sędzią Trybunału, to bardzo mi zależało na tym, żeby ze względu na współpracę z panią profesor zająć gabinet, w którym ona w zasadzie już nie zdążyła zająć, bo go formalnie zajęła, w nim pracowała jeszcze z ogromnym trudem. No i w zasadzie już nawet nie prosiła mnie, żebym rozpakował jej książki w gabinecie i w zasadzie już jej książek nie zdążył rozpakować. W tej chwili ten gabinet zajmuje Krystyna Pawłowicz. I to jest moja taka refleksja na temat ciągłości instytucjonalnej Trybunału Konstytucyjnego. To jest szalenie istotną sprawą i na poziomie sędziowskim, i na poziomie tego, o czym mówił pan profesor Mączyński, czyli wszystkich prawników trybunalskich, którzy naprawdę tworzyli bardzo ważny segment działania Trybunału. Zresztą tak jest ze wszystkich kontaktów. I to mnie prowadzi do kolejnej refleksji nad samym projektem. To znaczy, ja szczerze mówiąc, nabieram takiego przekonania, że im bardziej system konstytucyjny upada, tym ważniejsza jest refleksja nad projektem tej ustawy. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że tworzenie systemu konstytucyjnego będzie wymagało stworzenia systemu kontroli konstytucyjności prawa. Teraz wszystko jedno, czy to będzie system rozproszonej kontroli, czy to będzie system skoncentrowanej. W obu tych systemach, pamiętam kiedyś pisał o tym pan profesor Andrzej Mączyński, musi być sąd, który będzie tym sądem ostatniego słowa, który będzie rozstrzygał kwestię. Z tej perspektywy ta ustawa jest szalenie istotna, bo ona no, podtrzymuje taką, można powiedzieć, debatę w kulturze prawnej, już nie mówię jakąś aktualną debatę na ten temat. I wydaje mi się, że tak jak obserwuję te dotychczasowe właśnie dyskusje o tej ustawie, to jak ona potencjalnie może wygrać, to na różnych wymiarach ta ustawa jest, projekt ustawy jest ważny. Taką refleksją chciałbym zakończyć, bo myślę, że ona daje też takie punkt wyjścia do kontynuowania w następnych panelach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.